Dołączyłem na mój serwer craftcube.pl. W dzisiejszym filmie będę trollował oraz testował administrację, ponieważ kilka dni temu założyłem się z nimi, że znalazłem sposób na to, żeby nigdy nie dostać bana. Oczywiście nie uwierzyli mi, więc żeby jeszcze bardziej podbić stawkę, dam 100 złotych osobie, która mnie dzisiaj zbanuje. A teraz zdradzę wam mój plan. Na początku musiałem stworzyć totalnie nowe konto, żeby na pewno nikt mnie nie rozpoznał. Dobra, moi drodzy, oficjalnie tworzę nowe konto i nie może być w ogóle tu podejrzany nikt, bo dzisiaj stawką są pieniądze, a ja nie chcę ich za bardzo tracić. Więc w tym celu użyłem sztucznej inteligencji, żeby wymyśliła mi najmniej podejrzany nick. Wymyśl mi najmniej podejrzany nick do gry. Jestem ciekawy, co mi wymyśli. Cichy obserwator, słoneczny promień, zielone liście, no to rzeczywiście, naprawdę, mega dobre niki. Jasne niebo. Dobra, będę dzisiaj jasnym niebem. Wydaje mi się, że to powinno się udać. Ale tego przekonacie się oglądając ten film do końca. Więc w tym momencie zostawcie lajka i zasubskrybujcie ten kanał, bo wbijam 200 tysięcy subskrypcji. A tutaj macie ostatnią osobę, która wygrała 100 zł do ładowania na moim serwerze. Gratuluję i wy również to możecie wygrać, pisząc swój nick w komentarzu, zostawiając lajki i subskrypcje, tak jak wcześniej wspomniałem. Więc zróbcie to, warto. Free pieniądze. Dobra, moi drodzy, wszedłem na serwer i już mam włączone cheaty. Że się tego bawiam, no ale dobra, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Więc wszedłem na losowy tryb i tym razem padło na survivala oraz włączyłem X-Raya. Dobra, moi drodzy, patrzcie to. Jest 3 helperów, 1 moderator. To jest niesamowite, nie? Dobra, na szczęście. A, nie działa mi X-Ray? No zajebiście. Więc musiałem to na szybko ogarnąć i ponownie wszedłem na serwer. Dobra, uwaga, X-Ray powinien już mi działać i działa, dobra, zarąbiście. Ogólnie plan mam taki, żeby na razie w ogóle testować, czy oni będą się w ogóle tym interesować. Więc teraz typowo nie będziemy się ukrywać, będziemy kopać jak typowy cheater, czyli po prostu lecimy od razu typowo diamenty. I pytanie, jak szybko dostanę bana, po ilu wykopanych diamentach i jak to będzie wyglądało. No jest dosyć dużo administracji, bo jest aż 3 helperów i 1 moderator, więc szczerze powinien bardzo w ogóle szybko dostać tego bana. Aha, no kurwa, nie wierzę. To jest jedyny minus kopania na X-Rayu, nie? Po prostu XD. Dobra, moi drodzy, przede mną pierwsze diamenty, więc bardzo fajnie. Szczerze, jestem mega ciekawy, po ilu diamentach dostanę bana, nie? Na razie mamy tutaj pierwsze, cyk, cyk, cyk. Na razie powinno być na luziku, jakby no nic nie robię niesamowitego, bo żebym znowu zginął, niesamowite to jest. Dobra, tu mamy od razu następne diamenty, więc od razu po nie lecę. Dobra, let's go, dawaj, dawaj, dawaj. Kurde, nie no, ale tak szczerze, mega szybko mogę dostać w ogóle bana, bo w sumie no jest dużo tej administracji tutaj na tym survivalu. Więc tu może wlecieć naprawdę szybko ban, jeśli wystarczy, że ktoś spojrzy w sumie tak naprawdę na czat, nie? Dobra, patrzcie to, 12 diamentów, kurde, szybko idzie. I tu jeszcze następne, ja już jestem przekonany, że ktoś tutaj jest nawet obok mnie, nie? Oni tylko czekają, żeby dać mi bana tak naprawdę. Dobra, nie no, następne diamenty, boże, ile już mam? 28, mega dużo. Dobra, generalnie, szczerze, naprawdę dobrze idzie. Ja uważam, że naprawdę dobrze idzie, nie? Tylko trochę mnie martwi to, że nie ma nagle żadnego administratora na serwerze i to jest trochę dziwne akurat. Ej, ty, ja nie wiem, co oni wyszli, kurde, nagle wszyscy? Co jest? Dobra, nie wiem, czy ja coś skopałem? Ej, dobra, nie wiem, ja się boję, że ta administracja albo wyszła z serwera, albo są u mnie na waniszu. Ej, dobra, no wyrąbane, no i... Ej, ciebie, bo widziałem linię. Dobra, jest tu tutaj ktoś. Dobra, jest obok mnie admin generalnie. No tak myślałem w sumie, tak myślałem, że to tak może krócej trochę zająć. No dobra, tu się nie kryję, po prostu mieliśmy sprawdzić, ile jestem w stanie wykopać diamentów. Wykopałem 35, kopię następne, jeszcze bana nie mam, więc no i dostałem, okej. No, wykrakałem sobie tego bana, tak szczerze. Więc teraz czas użyć mojej tajnej taktyki. Jednak przed tym ponownie musiałem zmienić nick. Tym razem będziemy ptaszkiem na gałęzi. Nie, dobra, to za ciężkie. Szary kotek. Dobra, nie, no porąbane z nich. Niech będzie, szary kotek. Szary kotek jeden. Dobra, moi drodzy, jestem już na serwerze, tym razem na RFSMP. No i tym razem, moi drodzy, mam pewien plan i pewną przewagę, o której administracja nie wie. Znaczy, no nikt w sumie o tym nie wie, oprócz teraz was. Moi drodzy, dodałem sobie ukryte permisje i proszę bardzo. A, jednak mi nie działa. No to myślałem, że będzie działać, ale niestety nie zadziało. Ale, czekajcie, gemycy. Dobra, ty, nic mi nie działa, o co tu chodzi? Ja, okazało się, że coś zwaliłem, więc musiałem to zrobić na nowo. Jednak wytłumaczę wam teorię. Gdy admin się do mnie tepa, na waniszu to go nie widzę. Jednak dzięki temu, że mam ukryte permisje, zawsze będę go widział. Więc będę mógł zareagować od razu wcześniej, gdy on mnie obserwuje. Czajcie? No dobra, zobaczycie to w praktyce. Okej, dobra, teraz wszystko już powinno działać. Uwaga, czy mogę vanisza? Mogę vanisza. Dobra, zarąbiście. Czy mam, widzowie, alercy? Brak uprawnień, ale nie o to mi chodziło. Czekajcie. No jest problem, bo dalej nie wiem czemu, ale nie widzę. Nie widzę tego od X-Raya anty-cheata, no ale dobra, chyba w sumie tego nie potrzebuję jakoś mega. Po prostu będę się oświetlał, ale nie będę tego widział. Więc zacząłem kopać diamenty. I to oczywiście trochę lepszym kill-offem niż mogłem mieć. Dobra, weźmy sobie GMA. Weźmy sobie normalnie netherite'owy, hopie, nie będziemy się tutaj pierdzielić. Enchant, efficiency, szósteczkę sobie damy, a co? Fortune 3, żeby nie było podejrzanie za bardzo, wiadomo. Trzeba na to uważać. No i dobra, tak sobie będziemy, moi drodzy, kopać diamenty. Na ten moment nie ma żadnego admina, więc ja mam na razie mega chill. Na vanishu też ich nie ma, ponieważ bym ich widział wtedy nawet na tabie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Więc naprawdę aktualnie mamy mega dobrą sytuację do tego, żeby sobie pokopać te diamenty. Więc dobra, ja sobie zaczynam kopać. No i plan jest taki, że w momencie, kiedy admin się do mnie tepnie, to ja go będę już wcześniej widział, to po prostu przestajemy kopać. Przestajemy kopać i tyle. Tak jest plan. Nie wiem, czy mi to wyjdzie. Liczę na to, że to jest mega dobra taktyka i nie będę musiał stracić 100 zł na to, że ktoś mnie zbanuje, ale zobaczymy, jak to będzie. Jak stracę, to zostawcie lajka i subskrybujcie kanał, czy coś takiego. Ale liczę, że się
uda po prostu. No aktualnie mamy 19 diamentów, więc naprawdę dobrze idzie. Dobra, następne diamenty. Ja pierdzielę, mega dobrze idzie. I ej, dobra, jednak widzę tego antycheata i mam 21 diamentów wykopanych w 1 minutę. Dobra, to wygląda mega podejrzanie. Ja pierdzielę, to strasznie wygląda podejrzanie. I jak się domyślacie, moja ślanka nie trwała zbyt długo. Ej, ale ja pierdzielę, chciałem mówić, że nie ma żadnych adminów. No i jednak są, jest 3 helperów. No i właśnie się do mnie ktoś tepnął. Właśnie się do mnie ktoś tepnął, ty. Patrzcie to. Davidos! Davidos jest za mną! Davidos jest za mną! Helper jest za mną! Dobra, przestaję kopać, po prostu, przestaję kopać. Udaję, że mam awka. Stary, wyrąbany mam w to. Ej, no nie wierzę, no co on robi za mną? Patrzcie, patrzcie, no patrzcie to, patrzcie to. Patrzcie, jak się. Drugi się tepnął, no nie wierzę, drugi się tepnął. Ej, to jest tragedia. Ej, ja pierdzielę. Dobra, udaję, że mnie nie ma, po prostu, udaję awka, nie? Dobra, poszedł. Dobra, i teraz to jest właśnie mój plan, żeby wrócić sobie do kopania. I wracamy po prostu, zwyczajnie wracamy. Znowu się wydalamy na antycicie i zaraz się do mnie znowu to mnie tepnie. Ogólnie to jest tragedia, nie? Ja nie wiem, czy to jest dobra taktyka, ale liczę na to, że po prostu wygram, nie? I tyle. Ej, dobra, teraz w sumie nawet nie ma obok mnie administracji, więc patrzcie to, robimy tak, GMC. Dobra, wyrąbane. Ja szybko lecę, do tych diamentów. Ja ich na szczęście widzę, dobra, szybko lecę do tych diamentów. Ja w ogóle mam pomysł, żeby ich strollować mega. No, ale dobra, czekajcie, zaraz to zrobimy. Dobra, tu mamy następne diamenty, cyk. Dobra, na razie znowu się wyświetla na antycicie. 30 diamentów, 30 minut, no to jest generalnie mega lipa, nie? To już widać, że to jest mega podejrzane. Dobra, kopię następne, ryzykuję. Dobra, tam są jeszcze następne, dobra, lecę po nie. Na razie jeszcze ich nie ma przy mnie, więc. O, już są, dobra, już są. Dobra, przestaję kopać i dawka. Ja pierdzielę, patrzcie to. Dwóch adminów jest za mną. Ej, no patrzcie to, czekajcie. Dobra, ja pierdzielę, freakama włączę, żeby wam to pokazać dosłownie. Ej, co jest? Ej, oczywiście Laura przez przypadek, co jest? Ja ich uderzyłem chyba. Ej, dobra, ja uderzyłem admina przez przypadek. Ja nie wiem, czy on jest na waniszu, czy nie. Dobra, ja nie wiem, czy on jest na waniszu, czy nie, ale jeżeli on jest i ja go uderzyłem, bo mogę go bić, to jest mega lipa. Dobra, teraz jest przerąbany. Ej, może będzie ban teraz. Możliwe, że będzie ban. Jest 3 adminów obok mnie. Dobra, jeden warp up idę. Dobra, stąd trzeba uciekać. Warp up. Dobra, wyrąbane, udaje, że mnie tu nie ma. Dobra, tepnęli się. Dobra, że na warp up, stary, i po prostu czekam tutaj, no nie wiem, z 3 minutki chociaż, bo trzeba chwilę przerwy zrobić, bo stracę hajs po prostu. Ja pierdzielę, ale się wrąbałem, nie? To był moment, w którym myślałem, że już zaraz dostanę bana, ponieważ nie byłem przekonany, czy ten helper był na waniszu, czy nie. A jeśli nie, to znaczy, że było to mega podejrzane, bo go mogłem uderzyć. Dobra, widzowie, odczekałem chwilę. Plan jest taki. Teraz, no, bym poleciał na trolla, ale kury, wydaje mi się, że to konto jest już spalone, nie? Często, co się odwaliło, jest mega spalone te konto. No i, o, widzicie? Od razu lata za mną admin. I on jest na waniszu prawdopodobnie. Jest drugi już mnie obserwuje. Dobra, a jest lipa. Ogólnie jest straszna lipa, nie? Trzeci! No ile ich tutaj jest? Trzeci admin do mnie tepnął, bo widzę 3, nie? Trzech... Nie, no nie wierzę. To jest żart. To jest po prostu, kurde, żart. 3 adminów dosłownie za mną lata, nie? Dobra, te konto jest spalone. Totalnie jest spalone, nie? Ej, nie wiem, co mam zrobić. Naprawdę nie wiem, co mam zrobić. Ej, dobra, tragedia. Dobra, to będzie ban. Dobra. Udaję awka. Idę ze dwunim. I miałem nadzieję, że sobie pójdą. Ej, patrzcie, dwie linie zniknęły. Jeszcze jedna jest. Dobra, poszli sobie. Ja pierdzielę, nie wierzę w to. Wiedziałem, że na tym koncie już nic więcej nie zrobię, więc postanowiłem poddymić to naprawdę grubo. Dobra, mam plan, ale będzie to lipne, nie? Dobra, czekajcie, GM1. Dobra, nie ma ich teraz, więc i tak nie widzą, co robię. Biorę sobie w tym momencie Diamond Ore i plan jest taki, żeby to sobie tutaj wypełnić i ich strollować. Strollować ich po prostu, że to się tak naprawdę wyświetliło przez to, że ja sobie po prostu kupię na przykład rudy w sklepie i sobie je rozkładam. I że ich trolluję. To jest taki plan, ale nie wiem, czy to. Może możliwe, że zostanę zdobana po prostu też, ale no liczę, że nie. Dobra, robimy tak. Ja ogólnie te konto jest spalone totalnie, nie? Przez to uderzenie tak mi się wydaje najbardziej. Dobra, patrzcie, już się wyświetliłem, nie? Ja pierdzielę. Tragedia jest. Jest tragedia ogólnie. O, dobra, już skopałem diamenty. No dobra, walić to GMS i kopię to. Po prostu kopię. Patrzcie to, jak będę się wyświetlał teraz na czacie. To jest tyle diamentów. Ej, dobra. Dobra, to jest GG, nie? To jest po prostu GG. To jest GG w tym momencie. Patrzcie to. Nie, to jest tragedia. Ty, ale przestałem się wyświetlać. Co jest? Dobra, daję tego więcej, bo nie wiem, czy mi po prostu tego nie zaliczyło, czy co? O! Dobra, jest. Znalazłem 17 diamentów. Dobra, znalazłem w 114 diamentów w 8 minut. No, oni teraz to na pewno do mnie przyjdą. A to jest akurat mocne, żeby trollować administrację bez kitu. Dobra, robię to ten. Dobra, patrzcie to, jak się świetlam. No dobra, jest. Oj, tepnęli się. Ale nie wiem, czy są na waniszu. Dobra, wyrąbane. Czekajcie. Zabijam go, bo ten kaczka. Dobra, on nie ma tego. On nie ma nie, znaczy, może ma wanisza, ale nie ma goda, więc go zabijam. Zabiłem go. Dobra, jest GG. No wiedziałem, jestem sprawdzany. No jest GG, kurde. Dobra, mam. Nie, no widać, że to podejrzane konto i to strasznie. Więc zmieniłem konto na Discordzie i postanowiłem, że pójdę do administracji i zobaczę, jak mnie sprawdzą. Dobra, moi drodzy, jestem na Discordzie i po prostu wejdę na, czekam na sprawdzanie. Nie będę się odzywał, bo jak usłyszą od latarki, to będą od razu wiedzieć, że to ja i tak. Więc wyrąbane. No jest, a czekamy. Masz 3 minuty na wejście, na czekam na sprawdzanie. Jestem, mam nick Davidos. No i git. Nie, jest GG ogólnie. Czekajcie, czy ja jakoś te cheaty może usunę, co? Oryginal, dobra, czekajcie, statystyk. Dobra, mów do mnie jeszcze. Ja pierdzielę, jest tragedia ogólnie. Jest taka tragedia, że takiej tragedii jeszcze nie było.
dzwonię. Ej, dobra, patrzcie to! Patrzcie to! Patrzcie to, ile jest administracji! Halo, jesteś Topitos? Jestem, nie mam mikro. Dobra, udaję się do mikrofonu. Okej, okay. Przyznajesz się Topitów? Nie przyznaję się. Nie. Okej, udostępnij ekran z całego, w sensie tej live'a z całego ekranu. No, nie, to jest tragedia, widzowie. O kurde. Sobie F3. Dobra, widzowie. Okej. Okay. Daje się sprawdzać. F3 plus B. F3 plus B, G. Dobra, stary. Okej, okay, i teraz na czacie będziesz pisać to, co ci będę mówić. Super. Kropka GUI. Kropka menu. Ja pierdzielę. Kropka help. No. Kropka baritone. Baritone. Hashtag help. Hashtag menu. Ej, ja pierdzielę, ja nawet nie znam tych wszystkich rzeczy, hashtag co mi mówią. GUI. GUI. Przecinek GUI. GUI. Przecinek menu. Menu. Ja pierdzielę. Odwróć. Przecinek help. Myślnik help. Kurde, no ile tych myślnik rzeczy? Myślnik GUI. Dobra, myślnik menu. Dobra, wszystko. Okej, okay, odpal escape. No i ja pierdzielę, teraz się zacznę. W prawym dolnym masz takie coś jak statystik. W prawym dolnym? Zrób don. Gdzie? Kliknij don, kliknij escape. I w prawym dolnym masz takie coś jak... Ej, dobra, on to widzi. I powiedz mi, no to naciśnij ten przycisk w lewym dolnym NLP. Dobra, nie, no, ja wychodzę. A co to są saczizy? Wychodzę. No i nieładnie tak ci to właśnie. Dobra, jest GG. Jak coś teraz dostałeś bana, co wyjście podczas sprawdzenia na 30 no. dni. I pięknie. Więc... Serio dostałem bana, naprawdę? Następnym razem jak wrócisz, to nie cheatuj. No i pięknie, no i ban. To możesz wyjść. Nie no, widzowie, tragedia! Tu się tragedia wydarzyła, tragedia się wydarzyła. Przysięgam, że się tragedia wydarzyła. Zostawcie lajka, subskrybujcie mnie, craftq.pl, cloudly.gg, wbijajcie. No i napiszcie mi w komentarzu, jak mogę jeszcze sprawować administrację. A, no i kaczka dostaje stówkę. Pozdro.